lubię kompilacje, boksy. Często można wiele zaoszczędzić pieniążków, kupując coś zbiorczego. Tak również się stało ze świetną kolekcją Świecie Nasz, kolekcją wszystkich płyt Marka Grechuty. 15 albumów studyjne, koncertowe, również benefis poświęcony jego twórczości, nagrania archiwalne. 15 płyt, w tym 5 pierwszych, które stanowią kanon jego twórczości, czyli płyta debiutancka Marek Grechuta i Anawa, potem Korowód, Droga za Widnokres, Magia obłoków i musical Szalona lokomotywa. 15 płyt znakomicie zremasterowanych. Każda płyta zawiera też nagrania bonusowe, co stanowi, co czyni boks Świecie Nasz praktycznie opera omnia, dzieła wszystkie Marka Grechuty. Redaktor płyty Daniel Wyszogrodzki przygotował również dość dobrą książeczkę opisującą każdy album, mówiący o kulisach powstania twórczości każdego z etapów Marka Grechuty. Ponieważ kupując ten boks, słuchając go, człowiek dochodzi do wniosku, że Marek Grechuta był naprawdę obok Niemena i paru innych wielkich osobistości polskiej muzyki rozrywkowej naprawdę zjawiskiem. Zjawiskiem, które przy każdym swoim wydarzeniu muzycznym, płycie, koncercie odkrywał nowe światy. Co również niezwykle potrafił współpracować z wieloma artystami wybitnymi. Nie tylko z Kantym Pawluśkiewiczem czy z Marylą Rodowicz, ale z wieloma muzykami muzycznymi, jazzowymi i innymi. Boks Świecie Nasz, Marek Grechuta.